Szanowni Państwo, rozważania alternatywne wydają się być wartościowym narzędziem w badaniach biograficznych. Już samouprawienie zarówno historii kontrfaktycznej, jak i alternatywnej opiera się w przeważającej mierze na analizie decyzji jednostek, rozważeniu, czy możliwe było podjęcie przez nie innego wyboru niż w rzeczywistości oraz refleksji nad skutkami tychże alternatywnych decyzji. Równie istotne jest jednakże przy snuciu alternatywnych scenariuszy dziejów wskazanie, że pewne domniemywane epizody mogłyby nie obejść się bez roli jednostek, które odegrały istotną rolę w historii rzeczywistej. Jak się wydaje, zabieg ten pozwala na wskazanie nie tylko pewnych stałych, charakterystycznych cech procesu dziejowego, który nie może obejść się bez jednostki o określonych przymiotach, ale też umożliwia uwypuklenie przymiotów polityka, które są niezależne od uwarunkowań, w jakich przychodzi mu działać, a wręcz przeciwnie, pozwalają mu odnaleźć się w skrajnie różnych scenariuszach dziejowych. W swojej narracji o alternatywach, o alternatywnych dziejach XX wieku zabiegu takiego dokonał Witold Orłowski, kreśląc dzieje Rosji, która zwycięsko wychodzi z I wojny światowej, bez rewolucji bolszewickiej u schyłku drugiej dekady XX wieku, jako przywódców autorytarnej postcarskiej Rosji. Autor wymieniał obok Aleksandra Wasiliewicza Kołczaka również Leonida Breżniewa czy Michaiła Tuchaczewskiego, obsadzając tego ostatniego również w roli jednego z pogromców rewolty komunistycznej. Czy historyk zajmujący się biografią postaci spoza pierwszego planu również powinien posługiwać się narzędziami historii kontrfaktycznej i alternatywnej? Jak się wydaje, powyższe rozważania dotyczące scenariuszy alternatywnych w kontekście biografistyki wybitnych postaci odnieść można również do swoistych statystów procesu dziejowego. Celem udowodnienia tej tezy pragnę zająć się alternatywnymi losami dwóch niezwykle utalentowanych publicystów młodego pokolenia II Rzeczypospolitej, braci Aleksandra i Adolfa Bocheńskich, których losy, chociaż do roku 1939 były podobne, po wybuchu wojny potoczyły się zupełnie odmiennymi torami. Aleksander urodził się w 1904 roku, a Adolf 5 lat później. Dorastali w atmosferze ziemieńskiego domu na Kresach Południowo-Wschodnich w rodzinie z silnymi tradycjami powstańczymi. Już w dzieciństwie wyróżniali się nieprzeciętnymi zdolnościami i wielkim zamiłowaniem do literatury i historii. Obaj studiowali za granicą, Adolf we Francji, w szkole dla dyplomatów, kontynuując potem studia w Polsce na UJK we Lwowie, zaś Aleksander w Belgii w Państwowym Instytucie Rolniczym. W 1925 roku bracia opublikowali krótką rozprawę pod tytułem Tendencje samobójcze narodu polskiego. Wskazywali w niej na swoje powinowactwo ideowe z krakowską szkołą historyczną, broniąc przekonania o samozawinionym upadku państwa polskiego w XVIII wieku i argumentując potrzebę budowy silnego aparatu państwowego z dominującą rolą władzy wykonawczej. Na szersze tory publicystyki pierwszy wypłynął Aleksander, publikując w prasie konserwatywnej już od 1923 roku. Związał się skierowaną przez Rowmunda Piłsudskiego grupą myśli mocarstwowej, gdzie poznał Jerzego Giedroycia. W prasie konserwatywnej wkrótce zaczął publikować również Adolf. Obaj bracia szybko zaprzyjaźnili się z przyszłym redaktorem paryskiej kultury i stali się jednymi z najważniejszych publicystów wydawanych przez niego w latach 30. periodyków Buntu Młodych i Polityki. Dali się poznać jako rzecznicy polityki mniejszościowej państwa przychylnej narodom kresowym, zwłaszcza Ukraińcom, postulując budowę w tzw. ziemi czerwieńskiej ukraińskiego Piemontu. Prometeiści i federaliści, darzący szacunkiem marszałka Piłsudskiego, jednocześnie byli krytykami rządów sanacyjnych, zarówno z powodu ich polityki narodowościowej, jak też rezygnacji z budowy demokratycznego systemu prezydenckiego na rzecz koteryjnego autorytaryzmu. Byli też zaciekłymi antykomunistami i rzecznikami racjonalnej polityki zagranicznej, sceptycznie oceniając alians polsko-francuski z nadzieją, patrząc na próby porozumienia z Niemcami hitlerowskimi. Grupa Giedroycia dzięki znajomościom jego przywódcy w kręgach obozu piłsudczykowskiego mogła jednak mimo ingerencji i cenzury prezentować swoje koncepcje. Aleksander Bocheński miał być jednym z kandydatów środowiska polityki w wyborach sejmowych w 1940 roku. We wrześniu 1939 roku obaj bracia służyli w szeregach 22. Pułku Ułanów Podkarpackich. Aleksander dostał się do sowieckiej niewoli, zaś Adolfowi udało się przedrzeć na Węgry i do Francji, gdzie wstąpił do tworzącej się Armii Polskiej. Walczył pod Narwikiem i Tobrukiem, gdzie zasłynął z szaleńczej wręcz odwagi. Jako żołnierz 2. Korpusu Polskiego zginął 18 lipca 1944 roku pod Anconą, rozbrajając miny z jedną ręką na temblaku zaraz po ucieczce ze szpitala wojskowego. Adolf Bocheński był wzorem odwagi i poświęcenia, starając się jednak w miarę możliwości kontynuować działalność publicystyczną i pisarską. Podczas wojny mawiał, że nie warto już z tej wojny wracać. Być może pragnął zginąć na polu walki. Jego śmierć mogła wywrzeć znaczący wpływ na brata Aleksandra. Aleksander Bocheński po zwolnieniu z niewoli udał się do Krakowa, gdzie związał się z grupą Wawele, związaną z Konfederacją Narodu. Zadzierzgnął tam pierwsze znajomości z późniejszymi działaczami Paksu.
dał się poznać jako przeciwnik koncepcji powstańczych, szukając możliwości porozumienia polsko-niemieckiego. Między innymi proponował Jerzemu Giedroyciowi powrót do kraju i powołanie kolaboracyjnego rządu. Wobec zmiany sytuacji wojennej w latach 1943-44 uznał konieczność działania na dwa fronty, ograniczania represji niemieckich, szukania możliwości porozumienia z Sowietami. Działając w Radzie Głównej Opiekuńczej w Krakowie i współdziałając z jej przywódcą hrabią Adamem Ronikierem, prowadził rozmowy z Niemcami mające na celu ograniczenie represyjności niemieckich formacji policyjnych i wojskowych w stolicy. W 1945 roku przewodził grupie inteligentów katolickich pertraktujących z Jerzym Borejszą w sprawie powołania drugiego obok tygodnika powszechnego Pisma Katolickiego i politycznej grupy katolików, co miało wpływ na ukształtowanie się późniejszego środowiska Dziś i Jutro, a następnie Paksu. Będąc posłem na Sejm Ustawodawczy z ramienia środowiska tzw. katolików postępowych i publikując w prasie związanej z Bolesławem Piaseckim, był Aleksander Bocheński rzecznikiem porozumienia z Sowietami i polskimi komunistami środowisk niepodległościowo-katolickich. W dobie polskich kryzysów nawoływał do wstrzemięźliwości społeczeństwa i szukania porozumienia z władzami. To też nie dziwi jego postawa podczas stanu wojennego, gdy został członkiem PRON-u. Po roku 1989 krytycznie odnosił się do III RP, krytykując reformy gospodarcze i politykę zagraniczną, zbytnie jego zdaniem odwracającą się od Rosji. Wydawać się może po tej krótkiej prezentacji losów obydwu publicystów, że ich drogi w pewnym momencie rozeszły się nie tylko ze względów obiektywnych, ale i ideowych. Aleksander nie szukał możliwości wyjazdu z okupowanego kraju, a pozostał w nim, szukając porozumienia z okupantami. Adolf, chociaż przed wojną za znacznie większe zagrożenie dla Polski uważał Związek Sowiecki niż Niemcy, podczas wojny pryncypialnie odcinał się od wszelkich form kolaboracji, stanowiąc przykład żołnierskiej odwagi, wręcz brawury. Czy ich losy mogły potoczyć się odmiennymi drogami? Nie brakuje wszak w ich biografiach momentów, które mogły stać się kontrfaktycznymi. Jednym z takich momentów była wojna 1939 roku. Można wyobrazić sobie, że Adolfowi nie udało się przekroczyć granicy węgierskiej, zaś Aleksander, chcąc uniknąć niewoli, udał się na emigrację do Francji. Zastanowić się należy zatem, jak wówczas potoczyłyby się losy obu braci. Przyjąć można, że Aleksander po przybyciu do Francji wstąpił do tworzącej się Armii Polskiej. Jeżeli nie zginąłby podczas kampanii francuskiej 1940 roku, albo nie dostał się do niewoli bądź internowania w Szwajcarii, w dobie kryzysu politycznego 1940 roku, który nieomalże zakończył się odwołaniem generała Sikorskiego ze stanowiska premiera, mógłby w publicystyce jasno wyrazić swoje poglądy. Jakie by one były? Jak się wydaje, wątpliwe, aby poparł wówczas Sikorskiego oskarżanego o sympatie prosowieckie. Duża część polskich realistów politycznych, spodziewając się wojennego triumfu Niemiec, szukała możliwości zawarcia przez rząd polski separatystycznego pokoju z Niemcami. Po układzie Sikorski-Majski Aleksander Bocheński mógłby wzorem Ksawerego Pruszyńskiego podjąć służbę w dyplomacji polskiej na terenie Związku Sowieckiego. Czy wobec kryzysu relacji rządu Sikorskiego ze Stalinem zdecydowałby się na opuszczenie Rosji, czy też może pozostałby, wiążąc się ze Związkiem Patriotów Polskich? Zakładając tę drugą opcję, wziąć należy pod uwagę zaistniałą w scenariuszu rzeczywistym zmianę zapatrywań Bocheńskiego na rzeczywisty wynik wojny na przełomie roku 1942 i 1943. Być może gdyby przebywał od połowy 1941 roku na terenie Sowietów, mogąc zapoznać się osobiście z możliwościami militarnymi tego państwa, już wcześniej nabrałby przekonania o nieuchronności zwycięstwa Stalina w starciu z Niemcami. W takiej sytuacji logiczną konsekwencją byłoby związanie się ze Związkiem Patriotów Polskich. Nie trudno sobie wyobrazić Aleksandra Bocheńskiego jako bezpartyjnego publicysty specjalizującego się w sprawach zagranicznych i geopolityce, bo takim de facto był w Polsce Ludowej, w historii rzeczywistej. W historii alternatywnej, gdyby Bocheński wrócił do Polski ze wschodu, miałby do odegrania w tej Polsce Ludowej jeszcze ważniejszą rolę. Jego przyszłość kwalifikowałaby go jako kandydata na jednego z przywódców chadeckiego w teorii Stronnictwa Pracy. Być może pośredniczyłby też tym razem ze strony rządowej, a nie katolickiej, w powoływaniu środowiska Bolesława Piaseckiego. Jego zdolności oraz interesująca przeszłość mogłyby zaprowadzić go na wysokie stanowiska państwowe. Być może to zamiast bezbarwnego Wincentego Rzymowskiego zostałby ministrem spraw zagranicznych w rządzie tymczasowym Rzeczypospolitej Polskiej. Nie trudno wyobrazić sobie, jak w Poczdamie efektywnie broniłby polskiej granicy zachodniej, tym bardziej efektywnie, że gwarantował ją Józef Stalin. Jako polityk SP, które być może bardziej efektywnie niż dość nieudolni Felczak i Widiewirski sprowadziłby na prorządowe tory, przez co stałby się Bocheński jednym z najważniejszych współpracowników Bieruta, odpowiadając w przynajmniej takim samym stopniu jak Piasecki za wsiągnięcie Kościoła Polskiego w orbitę komunistów. Rozpatrzmy zresztą bliżej jego karierę w SP jako delegowanego doń ministra spraw zagranicznych. Sprawą prestiżową dla komunistów byłoby, ażeby partia, której członkiem jest tak ważny polityk, bez jakichkolwiek wol została stronnictwem sojuszniczym. W tej sytuacji Bierut i jego towarzysze mogliby uznać, że niemożliwe są dostosowania pośrodki i gra polityczna z Karolem Popierem. Efektem mogłoby być pełne zwasalizowanie SP już w 1945 roku.
bez zachowania jakichkolwiek pozorów niezależności z Bucheńskim jako jego przywódcą. Pociągnęłoby to za sobą oczywiście szybsze niż w rzeczywistości aresztowanie działaczy chadeckich, ale też paradoksalnie umocnić mogłoby pozycję samej partii dzięki pozycji politycznej jej lidera. Oprócz tego, że byłby on przeciwwagą dla Piaseckiego, gwarantowałby też większą dyspozycyjność środowisk katolickich. Kto wie, czy efektem takiego obrotu spraw nie byłoby ukształtowanie się systemu trzech, a nie dwóch partii satelickich w Polsce Ludowej. Nieuchronna stalinizacja życia politycznego zapewne pozbawiłaby, podobnie jak Rzymowskiego, Bocheńskiego, tyki ministra. Od jego dyspozycyjności zależałoby też przetrwanie kierowanego przezeń Stronnictwa Pracy. Wychodząc z pozycji realistycznych, uznając istnienie swojej partii za niezbędny warunek realizacji swych pragmatycznych koncepcji, były minister być może obdarzony też stanowiskiem wojewody pomorskiego bądź poznańskiego, szedłby na pełną współpracę z władzami. Jeżeli udałoby mu się przez to uniknąć znaczenia ze Stronnictwem Demokratycznym, w dobie odwilży miałby do odegrania istotną rolę polityczną. Czy hamowałby jak Piasecki wystąpienia wolnościowe, czy też poparłby je? Analiza jego rzeczywistej postawy wobec Polskiego Października dowodzi, że był bardziej odważny w kwestii odwilży niż Piasecki. Jako przywódca SP mógłby dać podstawy organizacyjne tworzącemu się wówczas ruchowi Znaku, jednocześnie nadając mu bardziej przychylny władzom charakter. Ograniczyć by to mogło wpływy grupy Mazowieckiego kosztem wzmocnienia już wówczas przychylnego władzą stanowiska Jerzego Zawiskiego, Konstantego Umińskiego, a przede wszystkim Janusza Zabłockiego. Nieuchronny tak czy inaczej rozłam Znaku nastąpił wtedy już raczej w połowie lat 60., czyli wcześniej w rzeczywistości. Na fali rosnącej siły politycznej Piaseckiego, czy raczej jej pozoru, Bocheński mógłby doprowadzić do stopienia prorządowego Znaku z Paksem. Nie miałby to realnego znaczenia dla wzmocnienia ruchu Piaseckiego, ograniczyłby natomiast i tak nazbyt potężny ruch katolicko-społeczny w Polsce. Współpraca Bocheńskiego z Piaseckim, bez wątpienia dwóch najważniejszych polityków katolickich przychylnych władzom, doprowadziłaby do pewnej utraty pozycji SP na rzecz Paksu. Jak się wydaje, dalsze losy Aleksandra Bocheńskiego w latach 70. i 80. jego postawa wobec władz nie różniłaby się od tej istniejącej rzeczywistości. Tworzący się po przełomie ustrojowym ruch chadecki nie byłby raczej zainteresowany postacią człowieka, będącego symbolem kolaboracji katolików z władzami. Do tego z tej kolaboracji zresztą dumnego. Czy jednak kariera polityczna Bocheńskiego mogłaby potoczyć się w ten sposób, jeżeli tylko byłby jej przychylny odpowiednie instancje partyjne? W rozważanym alternatywnym scenariuszu do tej pory pominąłem postać jego brata Adolfa. Przyjmijmy zatem, że Adolfowi nie udało się przekroczyć granicy Polski w 1939 roku. Niespokojny umysł z pewnością nie pozwoliłby Adolfowi na bierne zachowanie wobec okupacji. W jakiej organizacji konspiracyjnej mógłby działać? Zapewne w którejś z organizacji obozu Piłsudskiego. Najpewniej w konwencie organizacji niepodległościowych Wacława Lipińskiego. Bocheński przed wojną za główne zagrożenie dla Polski uznał Związek Sowiecki. Podczas wojny, co prawda stojąc na gruncie państwowym, popierał rząd generała Sikorskiego. Jednakże pozostał pełen sceptycyzmu wobec ostatecznego rezultatu wojny dla sfery polskiej, co zbliżało go do ówczesnych polityków piłsudczykowskich. Podobnie zresztą jak poglądy w kwestiach narodowościowych. Zakładając, że przeżyłby okres okupacji, Adolf Bocheński wobec zajęcia ziem Polski przez Armię Czerwoną jako czynny uczestnik podziemia niepodległościowego znalazłby się w niezwykle trudnej sytuacji. Być może podjąłby próbę ucieczki z kraju, jednakże bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz o wiele bardziej tragiczny. Bocheński, przekonany o nieuchronności długotrwałego funkcjonowania Polski w warunkach systemu peutońskiego, podejmując decyzję o prowadzeniu pracy u podstaw konspiracyjnego budowania woli wytrwania Polaków w warunkach nowej okupacji, stałby się na pewno celem Urzędu Bezpieczeństwa. W tym czasie jego brat Aleksander, prominentny działacz związany z rządem komunistycznym, otrzymałby od bezpieki jasną propozycję. Jego kariera i obecność w polskim rządzie zależy od postępowania brata Adolfa. Jeżeli uda mu się nakłonić go do zaprzestania wrogiej działalności wobec Polski Ludowej lub przynajmniej do emigracji, jego polityczna pozycja nie ulegnie zachwianiu. UB podkreślałaby, że sam fakt wystosowania takiej propozycji zamiast natychmiastowego aresztowania Adolfa Bocheńskiego jest jedynie przejawem jej dobrej woli i wynika z umocowania Aleksandra w strukturach władzy. Umożliwiony przez UB kontakt między braćmi nie przyniósłby, bo nie mógłby przynieść rozwiązania. Adolf odmówił wyjazdu na emigrację, pryncypialnie odcinając się od działalności brata, uważając, że jego działalność oparta na przesłankach realistycznych jest spowodowana błędem mniemania możliwości praktycznego porozumienia z komunistami z korzyścią dla sprawy Polski. Adolf sądził, że kolaborować można jedynie z wiarygodnym czynnikiem, nie zaś z kompletnie zakomanym jak komuniści. Rozwścieczone UB zmuszone byłoby do aresztowania Adolfa. Zachwiałoby to pozycją polityczną samego Aleksandra, który prędzej czy później zostałby aresztowany, być może byłby sądzony w procesie trzeciego zarządu głównego WiN-u razem z Wacławem Lipińskim. Adolf zostałby skazany na dożywotnie więzienie, zaś
Aleksander na kilka lat więzienia. Wykorzystały to nieprzychylna SP frakcja w PPR, która poprzez swoje wpływy doprowadziłaby do zastąpienia Aleksandra fotelu lidera SP Feliksem Widywirskim. Zapewne w czasie odwilży Aleksander Bocheński opuścił więzienie, natomiast Adolf mógł zostać w tym więzieniu zamordowany. Aleksander, stopniowo rehabilitowany z powodu traumy, jaką wywołała u niego tragiczna śmierć brata, zwątpiłby w możliwość realnego współdziałania z komunistami. Niechętnie widziany przez władze, zdecydowałby się na emigrację, gdzie związałby się z kulturą Jerzego Giedroycia. Będąc jednym z bardziej błyskotliwych komentatorów politycznych, współdziałając z Giedroyciem i Mieroszewskim i współtworząc koncepcję ULB. Różniłby się zasadniczo od swego brata Józefa, pryncypialnie odrzucającego możliwość wykorzystania dla sfery polskiej dysydentów komunistycznych. Nie wyzbyłby się przy tym Aleksander swoich antyromantycznych poglądów, krytykując na ramach swojej migracyjnej publicystyki polskie powstania narodowe i przestrzegania przed skutkami niekontrolowanych społecznych buntów o charakterze ekonomiczno-politycznym. W roku 70 opublikowałby swoją długo planowaną pracę, której koncepcję zmienił pod wpływem wydarzeń z okresu stalinowskiego i zatytułował Dzieje polskiej głupoty i manowce realizmu, w której dokonywał rozrachunku zarówno z tradycjami powstańczo romantycznymi w polskiej myśli politycznej, jak też z nieprzemyślanym realizmem politycznym, odnosząc się również samokrytycznie do własnej przeszłości. Praca taka byłaby świadectwem głębokiej ideowej ewolucji autora. Dokonana powyżej analiza losów braci Bocheńskich dowodzi w przypadku Adolfa stałości cech charakteru, w przypadku obu trwałości fundamentu światopoglądowego. Adolf, niezależnie od tego, czy jak w rzeczywistości znajdował się na emigracji, czy też w kraju, wykazywał głęboki ideowy patriotyzm, pozbawiony jednak romantycznego podejścia, mierzący siły na zamiary, wolny jednak od nieprzemyślanego politycznego realizmu. Aleksander, w sytuacji, w której jego koncepcje polityczne wydawały się mieć jakiekolwiek szanse realizacji, tkwił, tak jak w rzeczywistości, pryncypialnie przy nich. Dodać należy, że gdy wydarzenia końca lat 80. poddały wątpliwość sens jego dotychczasowej działalności, bronił jej również, uznając, że była ona niezbędna w określonych warunkach historycznych, zaś po upadku systemu komunistycznego w dalszym ciągu polskiej myśli politycznej potrzebny jest głęboki realizm. Z pewnością nie można zarzucić Aleksandrowi Bocheńskiemu oportunizmu, a raczej głęboką ideowość myślenia na pozór bezideowego, który zmienić mogła jedynie osobista trauma, jak to starano się zresztą tutaj ukazać. Również jednak wtedy publicysta, przewartościowując swój stosunek do konkretnej sytuacji politycznej, pozostawałby politycznym realistą, nie zważającym na negatywne opinie otoczenia. Sytuacja polityczna na ziemiach polskich po II wojnie światowej potrzebowała postaci Aleksandra Bocheńskiego jako jednego z intelektualnych filarów programu kolaboracji Kościoła katolickiego i inteligencji niepodległościowa katolickiej z komunistami z Rosją sowiecką. Inaczej rzecz się miała z jego bratem Adolfem, który na skutek swojej postawy ideowej odnaleźć się mógł jedynie jako działacz podziemia niepodległościowego bądź emigracyjny publicysta. W jakiejś mierze w drugim analizowanym alternatywnym scenariuszu jego rolę odegrał Aleksander Bocheński. Dziękuję.